Zapraszamy na relację z balu charytatywnego. Musimy pomyśleć, z kim Cię poznać i na jaki casting wysłać. Wiem, że Pani, mam nadzieję, że odwiedzi naszą fundację i kafę Frydera i spróbuje pysznej kawki, ciasteczka. Bardzo bym chciała, ale gdzie macie siedzibę? Proszę się nie obawiać, bo te ciastka pyszne i ciasteczka to są przepyszne. Przyjadę koniecznie, na pewno. Z kolegą. Dobrze, z narzeczonym. Witać Państwa na kolejnym już 12. balu charytatywnym zorganizowanym przez Fundację Leny Grochowskiej. My jako firma mogliśmy sobie pozwolić 5 milionów przeznaczamy jakby na ten cel w tym momencie, także płynność zachowamy, nie obawiam się. Mam nadzieję, że samorządy i rząd nam pomoże, ale o to nie pytam. W tym momencie nie ma czasu, nie ma procedur. Jeszcze a propos dzisiejszego wieczoru tylko powiedzieć, że jest naprawdę super i świetny był występ zespołu z akordeonami, tam był zdaje się klarnet. A jeszcze pan wysłucha talent nasz, jaki my mamy artystyczny. Przygotowaliśmy piękną, wspaniałą piosenkę, którą nagrała Małgosia Rek, a my ją zaśpiewamy. Ale dzisiaj wieczorem jeszcze będzie koncert. O rany, to nie tylko malarstwo, ale także śpiewanie. Fajnie, no tak, ale tak jak człowiek, jak lubi sztukę, to rzeczywiście nie ogranicza się do jednej tylko dziedziny. No to gratuluję. Dziękuję. Po raz drugi.